Dzień dobry, witam na moim kanale. Wałek już jest po przetoczeniu. W poprzednim filmiku mówiłem, że mam już zamocowany konik i przygotowany wałek. Wałek jest po przetoczeniu. Długość toczenia 440 mm i wyszły takie oto pomiary. Na samym końcu tutaj praktycznie 31,20, 31,10, 31,05, 30,9 i 30,85. Czyli mamy różnicę, tu jest 20 i 15, 35 dziesiątsetnych, 35 setek na długości 440 mm, czyli dużo, bardzo dużo. Ale jeżeli spojrzymy tutaj na odległość przy uchwycie, to mamy różnicę 5 setek, czyli tu już jest bardzo dobrze. Czyli ewidentnie to jest teraz ustawienie konika. Tu jest taka śrubka do regulacji. Z drugiej strony powinna być jeszcze jedna śrubka. Jest. I teraz jedną trzeba dokręcić, a jedną lekko odkręcić. Ale to nie będzie zadanie już na dzisiaj, bo już jest trochę późno, a jeszcze trzeba maszynę wyczyścić. Właśnie tutaj zdarłem z góry, powiedzmy, tę warstwę z rdzą, chociaż ten wałek nie był tak mocno zardzewiały. Ale pojawiły się, o tutaj widać, takie drobne opiłki. Tutaj można to zauważyć. Na nożu też można to zauważyć. I te opiłki wraz z olejem, którym smaruję łoże, tworzą pastę. Tworzą pastę taką ścierną. I to wpływa na żywotność łoża oraz tutaj suportu. Dlatego teraz biorę się za sprzątanie. Będę czyścił maszynę, porządnie ją na oliwie i przygotuję ją do dalszych prac. Kolejne testowanie będzie trochę później, bo stwierdziłem, że najpierw będę przełożył szczęki, albo je przetoczę, albo przeszlifuję i będę testował dalej i ustawiał konik na tamtych szczękach, bo wiadomo, że szczęki te drugie są częściej używane. To by było na tyle na dzisiaj i zapraszam do oglądania kolejnego filmu. Pozdrawiam.